Widzę tych fajnych panów z latarkami na głowie. Nie chodzi mi o policjantów, broń Boże. Dobra, biegnę tam do was. Co? Co się dowiesz do mnie? Jakieś wąty, Kuba, masz? Jezu, ile gości! Ej, gonią mnie! O, ja pierdzielę! Zlot Podlasia, star. Zlot na Podlasiu jest. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. On skłaczą, jakie ma. Zawody mieszania bigosu dupą. A, Kuba, bo cię prachnąłem. Apa. Ale nie podpaliłeś, dobra. Ej, idą kolejni, uważaj, cyper plecy, trzy kolejnych. Ja pitole. O, żeż fucking way! Nie! Kuba, podnieś mnie! Ja nie mogę, nie mam jak! Ale ja przewróciłem się! Nie mam jak! Ja pitole i padam. Pomocy, nie, bo ja też padnę. Kuba, ja padam! Szukajcie na wyspę. Ja siedzę, ja nie mogę ten jam nie podnieść. Ej, bo mnie zjedzą! Ej, on przebieg! Szybciej. Wiesz, że skanon jest silniejszy niż będę. Teraz wiem, piorun, ale jest tylko w dzień mocniejszy, koło południa. Ty też padłeś, Iris? Padłem. Chodź nas podnieść. Ja mogę podnieść, ale żeby mnie nie zabili. Bo ja nie mam nic, ja mam tylko ten toporek z samolotu. Miał być family friendly, a nie jest? Halo. A few moments later. Ej, no bo mi dyszą, ja czuję jak mi chucha do nosa, jak śmierdzi. Ja się zrestartowałem. Chyba to biegnij do mnie, szybko. Ale czekaj, ja spróbuję. Ale tam masz plecak mój. Ja tam mam wszystkie rzeczy swoje, ja się nie boję o to. Uwa. Mi się gra za cię, serio? Nie, no serio, pewne. Bo my tutaj robimy teraz zbiórki zapasów generalnie żółwiowych. No halo, trafiłem ci równo przy jej, czemu nie padłeś? Okej, jesteś zbyt wytrzymały, te żółwie. Upadłem, no upadł. Widzisz, potknął się, mówiłem, pośliznął się. Bo nie myjesz podłóg, Kuba, na wyspie. I tak to później się kończy, że przychodzi kolega i to koniec końców kurde ten. To by się lepiła. Sam się byś lepił. Mam challenge, zrobimy jakiś challenge. Zbierzemy 8 osób, zrobimy live'a mega długiego. I słuchajcie to, wytniemy, zrobimy, żeby nie odrastały drzewa, wytniemy wszystkie drzewa w The Forest. Powaliło cię! Wytniemy wszystkie drzewa w The Forest. Ja zbieram 8 osób i wycinamy wszystkie drzewa w The Forest na nieodrastającym. Jeszcze cię nie dotknąłem, co ty kobieto? Ja nie wiem, ona jakaś porąbana. Ej, dobra, zaraz. Nie, stary, ja się zamachnąłem gdzieś 5 metrów od niej i ona się podpaliła. Samozapłon, jak nic, potwierdzone, samozapłon istnieje. Widzicie? Kobiety same się zapalają. Suicide Squad się tak podjarała, że jest streamer, nie? Każe, że mam minimum jedzenia. Ej, można ich przez drzwi nawalać. Okej, oni też mogą przez drzwi nawalać. Nie, to nie na moje nerwy. Zawołajcie, jak sobie pójdą. W ogóle cały czas się świeci światło. Szanuję, bardzo dobre samoloty buduje ta linia lotnicza, bo na... światło działa tutaj, mimo że jest 7 dni jest odcięty kadłub, nie? O Boże, to jest... deszcz! Gorzej niż w Minecrafcie. No, ej, tu można fajną ścieżkę zrobić. Nie poszło coś nie poszło. Coś nie działa, ten Minecraft się zepsuł generalnie. No bo my Minecrafta też gramy. Tomek, daj sobie spokój, no zobacz, znowu się sklał i znowu mnie bije, nie? Nie mogę normalnie, dobra panowie, dojedziecie go, pięknie, moja ekipa, jeszcze dwóch łysych najlepiej, jeden Azjata i dwóch łysych. Widzicie? Tak to jest. No nie warto ze mną zadzierać, bo tak się to skończy, że przyjdzie dwóch łysych i jeden Azjata na was. Ej, bo znowu Tomasz, znowu zachlął. Czekaj, ja go muszę tutaj. Czekaj, położę go przy piecu, bo mu zimno, nie? Nie ma tu ogniska, ale dobra, będzie się odgrzewał. No bo zimno mu, cały czas pije chłop i chodzi po wodzie, ja nie wiem. O, słuchajcie, tubylcy. Gdzie? Biegno. Zabrakać wielkie. Paj jakiego kaca mam. Co tu się tak świeci? Czy to jest ta pułapka z bombą? Ten no faktycznie. Spoko. 200 IQ. Nie ma to jak zginąć od bomby. Co? Ja żyję. Ktoś musi zrobić fany moment z tych live'ów, jak nic po prostu. Wziąć wszystkie live'y, live'y i odcinki z The Forest i zrobić jedno wielkie pierdutne fany moment, nie? Kulfon. Ej, Kulfon. Bez przytulasów mi tutaj. Widziałem. Laga miałem, sorry. Widziałem, jak się przytulaliście, chłopaki, nie wolno tak. To nie jest za fajne. To z ciebie wyrośnie. Gruszki na wierzbie, czy śliwki na zaśnie? To mnie piłą przyjechał. To piły nie oglądałeś. Kto ci piłą przyjechał? Nie wiem, stary, ja to tam w Czarnkowie jestem, nie pilę. Cyfer, no patrz, no kanapa na dwie osoby, no co jest? Cześć. Jak się, jedna siedzi. Ale ty jesteś brzydki, chrobowa.
Ale straciła go, nie? O nie. Opluty. O nie, opluty taki. O nie, jak pocisnęła. Ja nie lubię osoby z wąsami, no. Lubię. Proszę sobie, jak dziewczyna się całuje z kimś takim. Ja jeszcze jak dziewczyny z wąsami, nie? Ty przechodź, to zobacz. Czekaj, idę zobaczyć, co tu się dzieje. To próbujemy siadać. Jedna Boże. Osoba siedzi po środku, a druga siada. Patrz, co się dzieje. Druga, usiądź. No. Ale proszę usiąść. No to teraz księdza poprosimy. Gdzie jestem? Chłopaki, ale słuchajcie, chcecie, czy wy chcecie o tym porozmawiać? Czy macie problem? O co chodzi? Panowie. Tylko zabraknie pieniędzy na chleb. Krofgar, za blisko mnie siedzisz. Czuję w uszach, jak mi chuchasz. Podnieś ja mnie. Pitole. Podnieś mnie. Podniosę cię. Podnieś ja mnie. Ja nie mam zapewne. Ja Mario, chodź tu. Nie, położyło mnie, no nie. Spadłem. Nie dasz położył. Da się te stanki odzyskać? Jak są do góry nogami? Da się, musisz trupem na nie rzucić, wtedy one podskoczą. Bo będzie... To potrzebujemy zwłok. Tak, potrzebujemy zwłok. Jak to brzmi? Masz wózek, masz ciało. Nie! To miło było. Jaka winda fajna. To było głupie, tak fajna, z tym, że tracisz mega dużo życia. Jak coś takiego walisz. Mieszanka lecznicza, zjedz. O nie, to było głupie. Słuchajcie, zbierzmy się tutaj. Bo mam ważną nowinę. No. Kuba zapchał kibel, więc sramy dzisiaj w lesie. Nieprawda! Tak, prawda. Po ostrym kepsie poszedł na naszą toaletę, zapchał. Totalnie nie idzie nic robić, musimy iść strać w lesie teraz, jak nam się będzie chciało. Ja tam kroczołaza widziałem, tego wiecie, z grubym brzuchem, grubą głową. Generalnie wszystkim grubym. To jest babcia, zostaw babcię. Tam jesteś babcia. Babci się pochorowało, że wygląda trochę inaczej. Coś za duże ma zęby, za duże ma te. Babciu, a czemu masz taką wielką dupę na zdjęciach na Instagramie? Żeby mieć więcej followersów, kapturku. Współczesna wersja czerwonego kapturka, nie? To mnie zastanawia, wiecie? Bo tu jest zarąbisty obiad, widzę tam ryżyk, jakiś schaboszczak, jakiś kawałek arbuza, to chyba jest skórki. A tu ziomek poćwiartowany, ja nie wiem co. Ja nie wiem co myśleć o tych liniach lotniczych kuchennych generalnie. Podest, no jak to się nazywa, platformy tutaj przy bramie, przy tym, wiesz, ogrodzeniu. Nie mówcie mu nic. No i po zajączku. Tylko 3 drewna zostało i jeszcze na tyrolkę. Chodź, ogolę cię, chodź, ogolę cię, chodź. Stój. Ucho ci urąbałem, a tam. Mario, no pobiegnij przecież, no biegnij. Nie, w życie, co? No, te katapulty ja nie lubię. No biegnij, chcę tu zobaczyć, wiecie, jak leci. Tak, zobacz. Kiedy wrócicie do mojej bazy, jak zwiedzimy? Na swoją minę. Odpowiedzialność. Możesz jeszcze raz tutaj zaprosić, to nie działało. Tak jakby ja nie mogę do ciebie dołączyć, myślisz jeszcze raz. Jezus Maria. Proszę za mną. Idziemy w pizdziet. Nie, idziemy stąd. Jakieś Czekaj, nie zjadłam. Gejsiego, proszę. Nie, J-Ray'a. Czemu króliki tak długo się suszą? Jebi mnie. Dobra, ja nie mam jedzenie, muszę zjeść. Ja też nie mam. Jezus Maria. No, z nimi, jak no z rodziną, jak chcesz iść gdzieś, to też nie. Ale bo ja nie mogę, bo jeszcze a włosy, a to... Idziemy. O, czekajcie, wezmę pieska Tomasza na spacer. Chodź z nami, Reksio. Reksio pójdzie z nami. Reksio lubi spacery gęsiego, dalekie. Gęsiego. Ja ci dam gęsiego, to zaraz, chłopie, będziesz w sosie pieczeniowym leżał. Ale ładnie wygląda z tym lekiwem. To jest piesek. To jest Reksio. Reksio, idziemy na spacerek. Reksio bardzo lubi spacerki. Ej, znowu jem migdały. Jestem jakimś migdałocholikiem normalnie. Migdałek na mnie będą mogli wołać. Migdałocholikiem. Super wymyślił nowe słowo. Zapisać słowo. Dobrze, że nie jestem jakimś Michałocholikiem. Tak. No właśnie to samo miałem mówić, wiesz? Dokładnie to samo. Kuba, nie skacz na główkę. Albo w sumie skacz, może się zabijesz. Znaczy co? Kolega? Na bombę! Strzeli go zaraz. Na bombę mówisz? Tak. Tak, na bombę! Bombowa sprawa! Na bombę mówisz? Tak, uciekam!